Witam. W tym filmie chciałem przedstawić nowości i zmiany, które pojawiły się w grze Speedway Challenge 23 względem gry z roku 2022. Wydajność. Znacznie zoptymalizowaliśmy zużycie pamięci oraz procesora, dzięki czemu gra działa znacznie szybciej również na słabszych urządzeniach. Doskonale widać to, porównując wersję z roku 2022, patrząc na otoczenie toru oraz stadion. Speedway Challenge 2023 działa w pełnych 60 klatkach w porównaniu do 45 klatek w Speedway Challenge 22. Fizyka jazdy. Przebudowaliśmy kompletnie fizykę jazdy. Nowy model jazdy został opracowany na podstawie konsultacji z byłym żużlowcem. Większe znaczenie ma szybsze odprostowanie motocykla i napędzanie się na prostych. Należy uważać, aby nie mieć kontaktu z bandą. Jazda zygzakiem znana z wersji z roku 2022 została wyeliminowana. Maski ze ścieżkami. Dopracowaliśmy maski na torach do nowego modelu jazdy, by było jak najwięcej walki na całej szerokości toru, by nie było tak, że jest tylko jedna ścieżka do ścigania. Dodatkowe serwery gry online. W grze w dniu premiery dostępne są 3 serwery do wyboru w trybie gry online ze znajomymi. Aby to zrobić, musieliśmy przebudować architekturę serwera, jednak dzięki temu gracz może połączyć się z serwerami położonymi w różnych lokalizacjach i wybrać taki, który aktualnie ma najszybszy czas odpowiedzi. Kibice na trybunach. Pojawili się tak bardzo oczekiwani przez Was kibice. Ich liczebność zmienia się w zależności od rozgrywanego spotkania. Przykładowo, mniej kibiców jest na rozgrywkach Ligi Juniorów, a znacznie więcej na finałach indywidualnych Mistrzostw Świata. Ilość ta jest widoczna w trakcie biegu. Oprócz tego, barwy kibiców zmieniają się w zależności od gospodarza zawodów. Na rozgrywkach ligowych kibice będą w barwach klubu ligowego. Na turniejach międzynarodowych w barwach kraju, w którym odbywa się turniej. W pozostałych turniejach w pomieszanych barwach bez przewagi któregoś z kolorów. Czas rozpoczęcia zawodów. Każde spotkanie rozgrywane jest w określonych godzinach. W szybkiej grze oraz trybie rankingowym jest to aktualna godzina. A w trybie ligowym i kariery jest to stała godzina według utworzonego kalendarza. Każdy typ zawodów, egzamin na licencję, turnieje indywidualne czy też zawody ligowe, mają inne czasy rozpoczęcia. Zawody ligowe odbywają się w dwóch porach, popołudniowej i wieczornej. Czas rozpoczęcia spotkania odzwierciedlony jest pozycją słońca, kątem padania promieni słonecznych, kolorem nieba oraz w przypadku godzin wieczornych włączonym oświetleniem na stadionie. Czas zmienia się dynamicznie w trakcie gry. Doskonale widać to w zawodach odbywających się po południu. Wówczas wieżyczka sędziowska z każdym biegiem rzuca coraz dłuższy cień na pola startowe. Następnie zaczyna zmierzchać i zapalają się reflektory, a później słońce całkowicie zachodzi i jest ciemno. Na intensywność cieni wpływa także zachmurzenie, które wpływa również na intensywność oświetlenia. Oprócz tego po każdym biegu zmienia się przyczepność nawierzchni z uwzględnieniem momentu równania oraz polania toru. Jazda na jednym kole. Dodana została jazda na jednym kole. Należy zauważyć, że na poziomie trudnym trzeba uważać, by zawodnik nie zrobił świecy i nie przewrócił się na plecy. Oprócz tego zawodnicy podnoszą koła przy starcie, tak jak to jest w realnym żużlu. Szpryca brudząca ekran. Jadąc za przeciwnikiem, należy unikać szprycy spod koła, ponieważ brudzi ekran. Wyczyścić ekran można przyciskiem zerwania zrywki. Faktura zabrudzeń jest zależna od przyczepności toru, na którym odbywają się zawody. Przyczepność toru wpływa też na długość szprycy. Na torach twardych jest ona dłuższa i bardziej sypka, powoduje kurz, a na przyczepnych jest krótsza,
nowe zawody w trybach kariery i ligowym. Dodano indywidualne Mistrzostwa Europy, indywidualne Mistrzostwa Superligi, indywidualne Mistrzostwa Pierwszej Ligi Żużlowej, indywidualne Mistrzostwa Drugiej Ligi Żużlowej oraz indywidualne Mistrzostwa Lig dla Ligi Szwedzkiej i Brytyjskiej. Edycja lig oraz zespołów. Dla każdego slotu zapisu trybu kariery i ligi dodano możliwość edycji nazwy dowolnej ligi oraz danych opisujących klub. Oprócz tego w ligach z niepełną ilością klubów, czyli w drugiej lidze polskiej, pierwszej lidze brytyjskiej, pierwszej i drugiej lidze szwedzkiej oraz w pierwszej lidze duńskiej, dodano opcję utworzenia dowolnego własnego klubu. Trzeba wówczas pamiętać, aby wybrać odpowiedni tor, ponieważ jego lokalizacja wpływa na koszty podróży na mecze oraz na ilość zawodników krajowych. Dzięki temu możemy dodać zagraniczny zespół do ligi, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku klubu Daugava Pils w polskiej lidze. Oszczędność baterii. Zaimplementowaliśmy mechanizm oszczędzania energii w trakcie wyświetlania ekranów menu oraz dodaliśmy tryb Limit FPS, który jest dostępny do włączenia w opcjach. Dzięki temu zużycie baterii przez grę jest znacznie mniejsze. Aktywacja trybu limitu FPS spowoduje, że gra będzie działać w 30 klatkach na sekundę. Parametryzacja zawodów. Tworząc grę online ze znajomymi, można wybrać parametry gry, godzinę spotkania, przyczepność toru, pogodę oraz aktywność szprycy, szprycy na ekranie i śladów. Dzięki temu wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli takie same warunki jazdy. Dodatkowo zwiększyliśmy ilość obserwatorów. Teraz można dodać do 5 obserwatorów online, co na pewno ułatwi transmisję z rozgrywek e-sportowych. Aktywność szprycy, szprycy na ekranie śladów oraz paska balansu możliwa jest także przed każdymi zawodami w szybkiej grze, trybie ligowym i kariery. Pozostałe zmiany. Speedway Challenge 2023 znacznie została ulepszona grafika. Modele stadionów, model zawodnika i jego animacji. Oprócz tego nastąpiło jeszcze wiele innych drobniejszych zmian. Są to m.in. zmiany zasady zawodów związane z zawodnikiem U24, ósmym zawodnikiem, czy też możliwością wystawienia ZZ lub braku zawodnika. Zmiany w mechanice zużywania elementów motocykla w trybie kariery. Zmiany w finansach w trybie kariery oraz ligowym. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o grze Speedway Challenge 2023.